Panie Leszku, proszę opowiedzieć nam, jak doszło do Państwa artystycznego spotkania z Motion Trio. Szczerze mówiąc, ja nie przypominam sobie dokładnie, kiedy myśmy się z Motion Trio poznali, kiedy myśmy się spotkali. Natomiast było tak, że gruchnęła wieść po mediach, że jest taki zespół jak Motion Trio i że to jest zespół, który święci triumfy za granicą i że właściwie więcej gra poza granicami niż w Polsce. Zaczęły latać jakieś nagrania. No i brzmiało to bardzo obiecująco. I z tego co pamiętam, to myśmy się chyba spotkali gdzieś za kulisami jakiejś imprezy, że oni grali swoje, a ja grałem swoje. No i za jakiś czas, no to była tylko kwestia czasu, żeby się spotkać i razem przygotować repertuar. Ja się dosyć bezproblemowo gdzieś tak wtopiłem, bo wydaje mi się, że mamy bardzo podobną kalibrację, że tak powiem, z chłopakami. Wychodzimy z dużego szacunku do muzyki klasycznej, ale mamy takie trochę rock'n'rollowe zacięcie, więc kiedy zaczęliśmy grać razem, to właściwie od początku się zaczęło zgadzać. A proszę powiedzieć, kto wpadł na pomysł, żeby wspólnie wykonać koncert fortepianowy Henryka Mikołaja Góreckiego, który w oryginale jest napisany na fortepian lub klawesyn i orkiestrę smyczkową, a tu nagle pada propozycja, żeby pan przy fortepianie usiadł i zagrał ten utwór z towarzyszeniem trzech akordeonów. Koncert Góreckiego był jednym z pierwszych, większych utworów w moim repertuarze i ja go wykonywałem po raz pierwszy chyba w latach 90. jeszcze na klawesynie wtedy z orkiestrą Jeunesse Musicale pod batutą pana Suta, pana Grzegorza Suta. I to jest utwór, który już wtedy był bardzo frapujący, dlatego że, no, nie oszukujmy się, to jest w zasadzie muzyka techno. Ten koncert Góreckiego to jest po prostu techno, to jest powtarzający się motyw, tam modyfikowany w odpowiedni sposób, zwłaszcza druga część, to jest gdyby tam dodać taką techniczną stopę, to by właściwie mieliśmy gotową imprezę przecież. I to był utwór, który mnie bardzo gdzieś tam poruszał i nie do końca rozumiałem, o co w nim chodzi. Dopiero z biegiem lat jakby zacząłem rozumieć, jaki jest wyraz tego utworu, ale kiedy dostałem propozycję właśnie od chłopaków, że nagrywają na płytę, Motion Trio nagrywa Góreckiego, no to pomyślałem, że to jest super pomysł, żeby przełożyć te partie smyczków właśnie na akordeony. No i gramy to od czasu do czasu i to się bardzo sprawdza, dlatego że przy tym, jak są cztery osoby podczas wykonania, można nawet jeszcze więcej emocji w to włożyć, dlatego że tutaj indywidualność jakby bardziej się przebija, prawda? Jak jest tłum, jak jest orkiestra, która wykonuje te nuty, które oczywiście one są żarliwe, ale gdzieś tam ta osobista charyzma gdzieś tam troszeczkę się wtapia w tłum, to tutaj przy czteroosobowym wykonaniu jest ona bardziej widoczna. A czy pan miał okazję poznać osobiście Henryka Mikołaja Góreckiego? Niestety nigdy nie poznałem pana Góreckiego, bardzo żałuję, bo to był wybitny umysł. A oprócz koncertu tego kompozytora, czy są jakieś utwory szczególnie panu bliskie? Oczywiście znam twórczość Góreckiego i podziwiam z racji na potęgę jego wyobraźni, czyli pewnego rodzaju odwagę w podejmowaniu artystycznych decyzji, jeżeli chodzi o pisanie muzyki na orkiestrę. Ona wynika oczywiście z doświadczenia życiowego, dlatego dobry kompozytor to z reguły ma siwe włosy, po prostu, bo ten harmider życiowy, w który się wpada, on powoduje, że po osiągnięciu już pewnego pułapu myślenia zaczyna się patrzeć na orkiestrę, w ogóle na aparat wykonawczy z dużym dystansem, w ogóle na życie zaczyna się patrzeć z dystansem i do kompozycji przenikają nieco inne treści. I u Góreckiego to jest. Wykonanie koncertu Góreckiego to będzie de facto transkrypcja, choć na taki mocno nieoczekiwany, jak pan wspomniał, skład, ale na koncercie jeszcze będą dwie kompozycje Chopina w państwa wspólnym wykonaniu. Rozumiem, że to już nie będzie transkrypcja, tylko będzie to rodzaj pewnej improwizacji wspólnej. No my mamy w repertuarze trochę Chopina z Motion Trio, no i oczywiście będziemy grali stolówki, będziemy grali improwizacje i Chopin, gdyby dzisiaj żył, na pewno byłby improwizatorem, więc nie uważam, że jest to jakimkolwiek świętokradztwem angażować improwizację w wykonawstwo muzyki Chopina, chociaż oczywiście mam wielki szacunek do tego, jaką te nuty napisał, ale my będziemy grali po prostu swoje nuty, posługując się matrycą chopinowską. Jest pan także kompozytorem. Czy to ułatwia interpretowanie czy improwizowanie właśnie utworów napisanych przez innych kompozytorów, czy to współczesnych, czy wcześniejszych, takich chociażby właśnie Fryderyk Chopin? No, uczestniczenie osobiście w procesie kompozycji, która tak naprawdę jest improwizacją, bo improwizacja i kompozycja to jest dokładnie to samo, tylko kompozycja to jest zapisana improwizacja, czyli można tą improwizację przemyśleć i dopracować. Zapisując ją w odpowiedni sposób, wtedy ona się krystalizuje w bardziej wyrafinowanej formie.
formie. Natomiast przy improwizacji mamy bardzo mało czasu na to, więc trzeba szybko decyzje podejmować i czasami one mogą być błędne. Natomiast przy kompozycji możemy zweryfikować jeszcze decyzje i je jakby zmienić. A proszę powiedzieć jeszcze taką rzecz, bo jest pan znany z tego genialnego zacierania różnic między gatunkami, stylami. Ja mam takie wrażenie, że kiedyś to było trudniej akceptowalne, szczególnie przez ten świat muzyki klasycznej, bo chyba ten świat muzyki jazzowej i improwizowanej czy popowej jakoś przyjmował to z większym zainteresowaniem, z większą ciekawością. Czy pana zdaniem w tych ostatnich latach tu nastąpił jakiś taki przełom? No bo nie tylko pan, ale no obserwując, nie wiem, wykształconych klasycznie muzyków, którzy do tej pory grali tylko klasykę, chociażby, nie wiem, Agata Szymczewska, która nagle, prawda, wychodzi z Adamem Bałdychem, zaczyna improwizować, no to już jak gdyby ten sygnał taki pozytywny widzę, mruganie z drugiej strony barykady. Jak pan to postrzega? Rzeczywiście jest tak, że ja kiedy grałem jazz w latach 90., to musiałem się z tym ukrywać. W tej chwili na uczelniach muzycznych są big bandy, są klasy improwizacji, są muzycy jazzowi, też chodzą po korytarzach konserwatoriów muzycznych, więc ta sytuacja bardzo się zmieniła, ale prawda jest taka, że myśmy z dużą taką zazdrością jedni na drugich zawsze patrzyli, to znaczy jazzmeni zawsze tęsknym wzrokiem patrzyli w stronę muzyki poważnej, która dysponowała przecież potężnym warsztatem, dorobkiem, literaturą, brzmieniem, patosem i tymi wszystkimi wspaniałymi cechami, które muzykę również odznaczają, a z kolei muzycy klasyczni no, patrzyli z taką zazdrością na ten pewien rodzaj luzu, emocjonalności, elastyczności muzyki jazzowej, tej żarliwości, która może być spontaniczna, więc te światy gdzieś tam tęskniły za sobą nawzajem i w tej chwili zaczynają się ze sobą łączyć, ale ja uważam, że te dwa paradygmaty podane do wierzenia, że muzyka musi być albo poważna, czyli człowiek musi być poważny, czyli musi być snobem i człowiekiem jakimś takim nieprzejednanym, albo rozrywkowa, czyli człowiek musi być rozerwany, co jest jeszcze gorsze, w zasadzie, bo jest oderwany od wyższych treści, od swoich wyższych powłok, od swoich duchowych takich aspektów, co oferuje muzyka rozrywkowa, dlatego na człowieka rozrywa, odrywa go od wyższych treści. Więc obydwa te światy są gdzieś tam wadliwe i teraz chodzi o to, żeby stworzyć świat, który by dysponował wszystkimi tymi wartościami, żeby tam była i powaga, i patos, ale też musi być radość i też wyższe treści. I to połączenie muzyki jazzowej, muzyki improwizowanej z muzyką klasyczną no, zwiastuje nadejście nowej epoki. A gdyby Janusz Wojtarowicz zadzwonił do pana dzisiaj i zaproponował w przyszłości jakiś wspólny projekt, to co by pan wybrał? Czy raczej właśnie wzięcie na klawiaturę jakiś utwór innego kompozytora i transkrypcję i aranżację, czy wolałby pan napisać wspólnie nową kompozycję? No z Motion Trio to mogę grać wszystko. Jeżeli Jan Wojnarowicz zadzwoni i powie cokolwiek, to ja wchodzę we wszystko, co oni proponują.